Bangkok, 2016 rok. Pewien mężczyzna idzie do łazienki. Już ma zrobić swoje, kiedy nagle coś wypełza z rury kanalizacyjnej i go kąsa. Mężczyźnie udaje się zachować przytomność umysłu i dzwoni po służby ratownicze. Intruz zostaje wkrótce wyciągnięty z toalety i okazuje się 3-metrowym pytonem. Tak, pyton w kibelku. I nie jest to odosobniony przypadek. Ratownicy każdego roku wyciągają dziesiątki węży z toalet na całym świecie. Co? Już wam się odechciało, tak? Ale czekajcie, opowiem wam teraz tę samą historię, tylko że z drugiej strony. Gdzieś w tajskiej dżungli pyton już od 3 dni poci się od intensywnych upałów. Pobliski mały staw wysechł, a wycieczka do jeziora jest zbyt niebezpieczna. Jest po prostu za daleko, a po drodze można natknąć się na miasteczka i wsie. Najlepiej byłoby poczekać, aż susza się skończy i zacznie padać deszcz. Ale problemem jest nie tylko ukrop. Biedny pyton jest też bardzo głodny, a to nie może czekać, więc udaje się na polowanie. Po drodze nie ma nic do jedzenia. Ptaki na widok drapieżcy od razu odlatują, a małpy wspinają się na czubki drzew. Mimo to pyton coś odkrywa. Zapach swojego ulubionego dania. Szczury! O tak, dziś nasz wąż zje kolację. Kierowany zapachem jedzenia nie zauważa nawet, że dżungla się skończyła, a dookoła znajdują się domostwa człowieka. Ale nie ma problemu. Musi po prostu zachować ostrożność, a ludzie go nie zauważą. Przez chwilę pyton pełza między alejkami i koszami na śmieci, a zapach prowadzi go do studzienki kanalizacyjnej. Troszkę się boi, ale głód zwycięża. Wchodzi do środka. Jest tu dość zimno, ale za to mamy wodę. Mnóstwo wody. Chociaż trochę śmierdzi i na pewno nie nadaje się do picia. Pyton pewny siebie wpełza do środka, skąd dobywa się zapach ofiary. Słyszę znajomy pisk małych gryzoni. Mógłby rzucić się na nie z zaskoczenia, ale szczury w porę zauważają drapieżnika i uciekają. Pyton to doświadczony łowca, więc od razu dostrzega największego z nich i sprawnie ślizga się za nim. Gryzoń wbiega w małą rurę. Wygląda na to, że nie ma szans na ratunek w tak wąskiej tubie. Niestety szczurowi udaje się ukryć, ale pozostawił po sobie zapach. Wąż pełza dalej. Mija kilka zakrętów i dociera do niego, że wszędzie czuć zapach szczurów. Czas wracać. Ale teraz napotyka poważne problemy. Błąka się po ściekach już od dłuższego czasu. Są tam długie i proste rury, a w nich tylko odrobina wody. Czasami po drodze mija kanały wygięte w kształcie litery S, ale przedziera się przez nie z łatwością. Niektóre rury są całkowicie wypełnione wodą, ale z tym też nie ma problemu. Wąż potrafi przepłynąć kilka metrów pod wodą. Śmierdzące ścieki od czasu do czasu uderzają w pytona. Przez ograniczoną przestrzeń i ciemność robi się nerwowo. Głód jest coraz silniejszy. Wąż zaczyna panikować i porusza się szybciej. Jest coraz mniej powietrza, ale nagle czuje lekki powiew tlenu. Pełznie w tamtą stronę. A to co? Na końcu tunelu widzi światło. Wspaniale! W końcu pyton wychodzi na zewnątrz. Ale to nie jest miejsce, z którego przyszedł. Pełznie w kierunku źródła światła i powietrza. Mija długą rurę w kształcie litery S i... widzi człowieka! I to z tej gorszej strony, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Teraz naprawdę się boi. Uruchamia się w nim instynkt samozachowawczy i kąsa to, co mu zagraża. Generalnie, jak widać, pytony wpełzają do kanałów, ponieważ podążają za szczurami. Ale załóżmy, że mieszkacie w betonowej dżungli na 20 piętrze. Niestety, nadal jest ryzyko, choć bardzo małe, że wąż trafi do waszego sedesu. I nie, one nie mieszkają w miejskich kanałach jak krokodyle. Żartuję, w kanałach w ogóle nie ma żadnych wielkich gadów. A więc wasz sąsiad, który mieszka 5 pięter niżej, jest miłośnikiem egzotycznych zwierząt. Ostatnio kupił sobie domowego węża. Pewnego dnia musiał dłużej zostać w pracy i nie był w stanie go nakarmić na czas. Głodne zwierzę próbuje wydostać się z klatki, a tak się składa, że rano sąsiad nie zamknął jej zbyt dokładnie. Wąż to wykorzystuje i szybko z niej wypełza. Teraz prześlizguje się po kuchni w poszukiwaniu jedzenia i wody. Zapach wilgoci z toalety lub zlewu przyciąga węża. Wpełza do łazienki i nurkuje w muszli klozetowej. Potem, tak samo jak pyton z poprzedniej opowieści, przemierza rury i w końcu znajduje wyjście w łazience innego mieszkania. Ten przypadek miał miejsce w Rosji, w mieście Perm. Pewna kobieta znalazła pytona w swoim sedesie. Ratownicy wyciągnęli go i zabrali do herpetarium, czyli do miejsca, gdzie trzyma się węże.
Co ciekawe, właściciel pytona pojawił się niemal natychmiast. Mieszkał w tym samym budynku co kobieta. Powiedział, że wąż wybił górną szybę w terrarium i uciekł. A tak swoją drogą, węże mogą uciec nie tylko z domowych akwariów, ale także z ogrodów zoologicznych. Zdarzały się przypadki, kiedy węże spadały z gałęzi drzew prosto na dachy domów albo dostawały się do mieszkań poprzez otwory wentylacyjne. Kiedyś w Rosji w ten sposób do mieszkania dostała się kuna. Była tak przestraszona, że zdemolowała całą kuchnię jeszcze przed przybyciem ratowników. Ci złapali zwierzę, zabrali do lasu i puścili wolno. Był też przypadek, kiedy kuna wpełzła do mieszkania przez kanalizację. Szczury również wpadają do rur kanalizacyjnych. Rzadko kiedy wspinają się do góry, zazwyczaj docierają na parter. Pytony gubią się w kanałach, polując na szczury, a do mieszkań trafiają zupełnym przypadkiem. Szczury natomiast robią to celowo, wiedzą, że w waszym domu znajduje się dużo pysznego jedzenia. Czasami nawet udaje im się dostać do kuchni. Szczury i myszy są znane z pokonywania labiryntów, więc podróżowanie przez kanały to dla nich bułka z masłem. Mogą też pojawić się w towarzystwie. Wyłaniają się z toalety lub z lewu. W niektórych krajach, takich jak Australia, pewne gatunki ptaszników też mogą dostać się do kanałów. Nie potrafią pływać, ale umieją przetrwać w wodzie przez 30 godzin. Żaby również mogą z łatwością dostać się do łazienki. Oczywiście nie są tak przerażające jak szczury, węże czy pająki, ale i tak te rechoczące stworzenia nie są mile widzianymi gośćmi w toaletach. Kolejne zwierzę, które teoretycznie mogłoby się dostać do kanałów, to ośmiornica. Jak pewnie wiecie, to bardzo inteligentne stworzenia i już wiele razy próbowały uciec z akwariów w zoo czy w domach. Ośmiornice są w stanie opracować plan ucieczki i wydostać się podczas np. wymiany filtra. W przeciwieństwie do innych, toaletowych mieszkańców, ośmiornice nie posiadają szkieletu, więc mogą wcisnąć się w każdą szczelinę. Na szczęście nie są znane żadne przypadki odnalezienia ośmiornicy w czyjejś toalecie. Powiem to jeszcze raz. Szanse na znalezienie nieproszonych gości w łazience są praktycznie zerowe. Jeśli jednak was odwiedzą, oto co należy zrobić. Po pierwsze, spróbujcie spłukać zwierzę. Oczywiście to nie zadziała, jeśli macie do czynienia z pytonem. A tak na marginesie, ten facet z Tajlandii, którego ukąsił pyton, złapał za węże i przywiązał go do klamki, żeby nie uciekł. Jeśli nie odbyliście szkolenia z zakresu łapania węży, natychmiast zamknijcie drzwi do łazienki i zadzwońcie po ratowników. W przypadku małych stworzeń, takich jak szczur czy żaba, wystarczy je spłukać. Obecność tłuszczu na sierści szczura sprawia, że z łatwością unosi się na wodzie. W każdym razie musicie zamknąć sedes, żeby zwierzę nie dostało się do mieszkania i zadzwonić po ratowników lub firmę zwalczającą szkodniki. Są też urządzenia ultradźwiękowe, które wydają dźwięki o wysokich częstotliwościach. Ludzie ich nie słyszą, ale gryzonie doprowadzają do szału. Dzięki nim będą trzymać się z daleka od waszego domu. Jeśli mieszkacie bliżej natury, choć to dotyczy głównie osób z ciepłych klimatów żyjących w pobliżu dżungli, moja rada brzmi następująco. Bądźcie czujni za każdym razem, kiedy wchodzicie do łazienki. Okej, już po wszystkim. Możecie odsłonić oczy. A ja chyba obejrzę sobie jakieś filmiki z jasnej strony o Titaniku albo o samolotach, żeby pozbyć się obrazu pytona z mojej głowy. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne filmiki, które na pewno wam się spodobają. Tym razem nie o wężach. Wystarczy, że klikniecie jeden z nich i pamiętajcie, pozostańcie po jasnej stronie życia.